teraz taka sytuacja z życia. Mój szwagier 2,5 roku temu doznał ciężkiego udaru mózgu. Udar był na tyle ciężki, że jest całkowicie sparaliżowany do tej pory. Jedyny sposób, w jaki może się porozumiewać ze światem, to mruganie powiekami. I to jest mruganie tylko na zasadzie zero-jedynkowej, czyli tak albo nie. Dodam jeszcze, że jest to człowiek bardzo młody, w tej chwili ma 39 lat. No i właściwie no, cały świat można powiedzieć, że mu się zawalił. Jeszcze warto dodać, bo to nie jest, że jest to udar samego pnia mózgu, jego świadomość jest nienaruszona. Czyli... Tak, jest w środku tym samym człowiekiem, dokładnie z tymi samymi myślami, wspomnieniami, z tą samą osobowością. Natomiast jest uwięziony we własnym ciele. Jeszcze jakiś czas temu, kiedy nieznany był właśnie ten przypadek, to się nazywa zespół zamknięcia. I właśnie dobrze to obrazuje to, że człowiek jest sobą, ale jest zamknięty po prostu w jakiejś, no w swoim ciele jest uwięziony. Jego dusza, jego umysł są uwięzione w ciele. Kiedyś nie było to znane i w ogóle takie osoby były uważane za prawie że martwe, że nie ma z nimi kontaktu, że są w śpiączce. A one, po prostu ci ludzie wszystko słyszą, wszystko rozumieją. I nawet takie osoby po prostu były, stwierdzone było, że jest stan po prostu wegetatywny. I eutanazja. I eutanazja, albo po prostu były pozostawiane w szpitalu, no, tylko... Nie w Polsce raczej. Ale mówimy o jakichś tam czasach tam zamieszłych, w sensie 19. Tak, no, kiedyś to nie było znane po prostu. Także... stwierdzano, no bo taki człowiek, on nie może nic przekazać, on nawet w pierwszej fazie tego udaru, to nawet Michał nie poruszał gałkami ocznymi. Jedyne co, to właśnie mógł mrugać powiekami, co kiedyś przez lekarzy było stwierdzane, że to jest jakiś tam odruch nerwowy po prostu, że to się dzieje mimowolnie i... próbował się komunikować ze światem. Tak. No i tak wyszło, że Michał jest bardzo silną osobą, zachował całe swoje poczucie humoru. Zresztą często sam z siebie się śmieje do rozpuku ze swojej sytuacji. Chociaż no, ciężko to sobie wyobrazić. Oczywiście też tak samo często jak się śmieje, no to też płacze. Tutaj też można zaznaczyć, że w takim stanie emocjonalność człowieka jest skrajna, czyli nie ma czegoś pomiędzy, jest albo radość, albo smutek. Tak, bo to zazwyczaj. My się chyba tego uczymy, obcując na co dzień ze sobą, że jak jesteśmy wkupieni, to staramy się tego nie okazać, bo nie wypada. Na przykład jestem w towarzystwie, nie pada się za bardzo okazać agresji, albo jak jesteśmy za bardzo szczęśliwi, to też uważamy, żeby za bardzo się nie śmiać. Natomiast taka osoba już jest tego pozbawiona, nie musi się trzymać tych ram. Może to coś stąd... To on jakoś coś widać, czy to tylko oczy? To znaczy, no w tej chwili już jest troszkę inaczej. Poprawiło się w sensie takim, no Michał robi postępy. No może dla człowieka, który go nie zna, to stwierdzi, że nie ma żadnych postępów. Natomiast właśnie jeśli chodzi o mimikę twarzy, nie wiem, poruszanie 2 cm palcem jednym na przykład, czy coś takiego, bo to są no, tego typu postępy, także to idzie bardzo powoli. Natomiast no, w pierwszym momencie na przykład to nawet najbliższa rodzina nie wiedziała, w którym momencie on się śmieje, w którym płacze. Bo też oczy jakby nie dawały tego wyrazu, tak jak widać to człowieku. Teraz już widać. Czasami się śmieje oczami samymi, nie daje po sobie poznać, ale można po oczach poznać, że człowiek jest rozbawiony albo że jest smutny. To u Michała tego na początku nie było widać w ogóle, czyli jakby żadnych emocji nie było w nim widać. Natomiast teraz bez problemu każdy rozpozna, nawet kto nie ma z nim żadnego kontaktu, kiedy on się śmieje, a kiedy płacze. Widzę Michała raz na rok i to jest kolosalny postęp. A on dawno miał? 2,5 roku temu. Ostatnio nawet jak byłem, to byłem w szoku, bo wcześniej Michał był właśnie taki kompletnie bez ruchu, natomiast teraz, kiedy się śmiał, to po prostu śmiał się już całym ciałem. Wszystko aż podskakiwało, nie ma władzy nad tymi mięśniami, ale śmiejąc się tutaj tak, jakby całym ciałem poruszał.
No tak, no właśnie, to jest taki stan, gdzie... No Michał już się do tego przyzwyczaił, o ile się można do czegoś takiego przyzwyczaić. No. Trzeba po prostu. A normalność staje się normą. Że nie ma kontroli nad swoim ciałem, praktycznie żadnej, albo ma ograniczoną do minimum. Tak, no. Właśnie, przechodząc do sedna, Michał zaczął pisać wiersze, krótkie wiersze. W sensie pisać, wymrugiwać nam te wiersze po prostu oczami na zasadzie takiej, że mu się dyktuje alfabet. Alfabet jest podzielony na cztery części. Michał mruga po prostu tak albo nie, która to jest litera i tak dalej. Tak w ten sposób się składa całe słowa, później zdania. Także to wymaga i cierpliwości od niego, i od osoby, która... W ogóle każda rozmowa z nim tak wygląda, także po prostu czasami jest tak, że jedno zdanie, bo coś Michałowi nie wychodzi, czasami jest tak, że on mruga w nieodpowiednim momencie, bo też nie ma całkowitej kontroli nad tym, no i czasami jedno zdanie, powiedzmy, on chce coś powiedzieć, że nie wiem, że go boli lewa noga, albo coś w tym stylu, że go trzeba przełożyć, czy coś takiego, i czasami to trwa pół godziny, zanim się dojdzie do tego, o co mu chodzi w ogóle, nie? I przestanie swędzić już w tym momencie. No i tak się złożyło, że na podstawie tych wierszy, to są krótkie wiersze, to są haiku, czyli takie na zasadzie bardzo starych japońskich wierszy, takiej sztuki poezji, czyli trzywersowe, króciutkie wierszyki. My tak jakby do tego dobudowujemy resztę, zawsze to haiku jest zawarte w tekście. Michał oczywiście to akceptuje, albo Michał nie akceptuje. Michał nas ogląda teraz, nie wiesz? To jest możliwe, że ma włączoną transmisję, tutaj jest. A jest transmisja na żywo, tak? W internecie możliwe, że włączyli. A kurczę. Jak jest, to pozdrawiamy. nie, chyba nie ogląda, nie? Bo nie wiedziałem, że to tak będzie. No zawsze nie jest powiedziałem. No widzisz, nie pomyślałem. Ale będzie to dostępne gdzieś tam? Tak, później jest. No, oczywiście. No to fajne. No. No dobra, że tak wygląda. A wcześniej pisał? Wcześniej pisał? Nie, wcześniej w ogóle nie miał takich jakichś artystycznych, że tak powiem, ciągotek. Także można powiedzieć, że choroba w nim sprawiła to, że też myślę, że to jest pewien sposób wypowiedzenia się. Nie może normalnie rozmawiać, także te myśli, które chce przekazać... Też medytuje dużo, nie? Tak. No, także... Tak to wygląda. To jest właśnie pierwsze haiku, jakie Michał...